Dzisiaj przedstawię Wam garść informacji, nie ukrywam, bardzo radosnych dla mnie. Zapraszam na film. Co niektórzy z Was pewnie już wiedzą, w ostatnim czasie udało mi się zrealizować jeden z takich moich celów, do których gdzieś tam po cichu przy tym kanale dążyłem. Mianowicie otworzyłem swój własny sklep internetowy srebrnauncja-investor.pl. To jest adres mojej witryny. W tym momencie muszę Wam przyznać, że nie spodziewałem się, że nastąpi to, powiedzmy sobie szczerze, w tak szybkim czasie. Perspektywa otwarcia sklepu gdzieś ciągle mi przyświecała, ale na pewno był to dłuższy okres czasowy niż, kanał prowadzę 3 lata, także sami macie prosty przelicznik. Perspektywa ta pojawiła się nieco później, więc naprawdę jest to dla mnie wielkie wydarzenie i wielka sprawa. Jak każdy sklep, jak każdy szanujący się dealer, udało mi się również nawiązać współpracę z jednym dostawcą. Pewnie wiecie, o kogo chodzi, bo chodzi o srebrną uncję. Od teraz produkty srebrnej uncji będzie właśnie w moim sklepie można nabywać. Wszystko to, do czego doszedłem, na pewno ułatwi nabycie Wam produktów, które zresztą za chwilkę sobie usystematyzujemy, bo trochę premier jest przed nami. W tym miejscu chciałbym dodać, że będę pracował dalej, żeby więcej produktów z różnych mennic pojawiało się w asortymencie mojego sklepu. A teraz, tak jak wspomniałem dosłownie przed chwilą, usystematyzujemy sobie serie, które wyszły spod ramienia srebrnej uncji i przybliżymy najbliższe emisje, które już są tuż. Na początek widzimy tutaj dwa otwarte pudełka. Luna w wersji pudełkowanej o nakładzie 500 sztuk oraz Królowa Jadwiga. Seria, do której przynależą te monety, to polskie uncjówki. I teraz w roli wyjaśnienia. Husaria nie wchodzi w skład tej serii. Doszły mnie różne głosy, że nadchodząca premiera, czyli Folwark, średnio pasuje do serii polskie uncjówki, ale specjalnie dla Was skontaktowałem się z producentem, jakim jest Srebrna Uncja. No i odpowiedź była jednoznaczna. Seria monet wydana przez Srebrną Uncję, właśnie polskie uncjówki, ma na celu pokazać światu, pokazać społeczeństwu, jakie produkty w Polsce były wytwarzane. Niejednokrotnie na rynku pojawiały się strzały jednorazowe, więcej emisji nie było od danego podmiotu, a seria polskie uncjówki właśnie będzie pokazywać, co już wyszło. Będzie to wszystko, całe polskie srebro, które zostało wytworzone, będzie zbierać w jedną całość. Taki jest główny zamysł serii Srebrne Uncjówki. Także idąc tym tropem, Folwark, który pojawi się całkiem niedługo, będzie pasować do tej serii, bo jest to srebro, które zostanie wyprodukowane w Polsce, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Tak w roli wyjaśnienia. I tutaj mamy Husarię, która jest odrębną serią. Mamy wersję pudełkowaną, z pudełkiem gwarantującym ciągłość tego samego numeru. W tym przypadku mamy numer 25. Dawno nie zaglądałem, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Wszystko jak najbardziej się zgadza. Moneta, obrączka jest w środku. Tu w roli przypomnienia każde pudełko tego rodzaju ma kartę gwarantującą ciągłość numeru w serii, jaką jest Husaria. Tych pudełek już nie ma, wszystko się rozeszło błyskawicznie. Niedługo pojawią się pudełka bez gwarancji numeru, po prostu pudełka, które będą fajnym miejscem przechowywania Husarii. Teraz premiery. Nowa moneta z serii polskiej uncjówki, czyli Folwark. Wizerunek na stronie producenta projektowy jest już odsłonięty.
pojawi się niedługo. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że w swoim sklepie rozpoczynam przedsprzedaż. Jako pierwszy pojawi się bulion w nakładzie 10 tysięcy sztuk. Bulion będzie oksydowany i w pudełeczku. Wersja pudełkowana, tak jak tutaj Luna i Jadwiga, pojawi się w okresie nieco późniejszym. Połowa miesiąca, no może ciut później, tu jeszcze dokładnie wszystko nie jest potwierdzone. Produkty, o których teraz mowa, będzie można nabyć u dealerów współpracujących właśnie z producentem, jakim jest Srebrna Uncja, czyli 79 element, Srebrna Mennica, Szlachetne Inwestycje, Smocza Mennica, no i u mnie. Kolejna premiera, która nas czeka, jest to Husaria. Druga moneta z serii. Oficjalna premiera drugiej monety z serii odbędzie się 4 listopada na targach metali szlachetnych w Łodzi. Bilety na to wydarzenie w cenie 15 zł również można nabyć za pośrednictwem mojego sklepu. Warto tu oczywiście dodać, że wszyscy posiadacze obrączek, zarówno tych numerowanych, jak i zwykłych, będą mieć darmowe wejście na targi, zasiądą w strefie VIP i będą mogli wziąć ze sobą osobę towarzyszącą. Wejście na targi za okazaniem obrączki oczywiście będzie dożywotnie. Nie tylko targi, wszystkie imprezy pod patronatem Srebrnej Uncji. Są to również informacje prosto od samego producenta. Także cena obrączki zwróci się w perspektywie lat na pewno. Tak jak wspominałem, druga moneta z serii Husarii zostanie zaprezentowana 4 listopada u mnie w sklepie, również będzie dostępna. Teraz możemy powiedzieć, że rozpoczynamy zapisy. Jeżeli ktoś chciałby nabyć ten produkt, zapraszam do kontaktu. I to myślę powoli będzie tyle, bo mamy wyjaśnione to, co teraz nadchodzi. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie producenta. Link zostawię Wam poniżej. Tam również odsłaniałem się wizerunki. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.